Panie Marku, czy jest pan już na miejscu? Filozoficznie rzecz ujmując, nigdy nie jestem tego pewien, ale jeśli chodzi o przestrzeń, jak najbardziej. Panie Marku, to umówmy się, że pan zacznie, jak my machniemy. Dobrze. Chciałem swoją gawędę rozpocząć o winie, które stało się ostatnio niesłychanie modne, w związku z tym właśnie się nim zajmuję. Przedmiotem mojej troski szczególnej jest to, aby przede wszystkim zabić nieprzyjemny, cierpki, a czasem nawet kwaśny smak wina. Jakich czynności można użyć, aby dokonać tej zmiany? No, można wino po prostu posłodzić. Z tym, że należy wiedzieć, że cukier w zimnym napoju rozpuszcza się niesłychanie trudno. A z drugiej strony człowiek nie po to wsadza je do lodówki, aby potem podgrzewać wino. W związku z tym sugeruję, aby do wina dolać słodkiego soku z truskawki, maliny, wiśni, czarnej porzeczki. Natychmiast poczujemy ulgę. Należy dolać go tyle, aby napój się zagęścił. O wiele prostszą metodą, między nami mówiąc, jest pić czysty sok z butelki po winie. To który raz my się widzimy? Piąty. Panie Marku, może pan nam powie, co zrobić, kiedy wino jest zbyt słabe? Muszę powiedzieć, że wychowywałem się na winach słabych. Jestem wrogiem wzmacniania win, generalnie, ale już jeżeli taka konieczność istnieje, powinniśmy dokonywać wyborów śmiałych. Przede wszystkim za alkohol mocny uważamy każdy, który posiada ponad 38%. Tak. Jeżeli chcemy wzmocnić produkt z winnym, mocnym alkoholem, należy pamiętać o tym, że czasami tenże alkohol posiada dosyć odrażający kolor. W związku z tym czytajmy etykiety. Czytajmy etykiety. Wino, które pochodzi z parceli bardzo blisko leżącej miejsca pochówku, będzie ono oznakowane znakiem rozpoznawalnym. Natomiast można mocny alkohol o bardzo odrażającej barwie przepuścić przez chleb. Wówczas barwa stanie się przystępniejsza. Można także dla zachowania pozorów dolać do tegoż alkoholu wino białe, które nigdy białe nie jest, ale przybliży nas do żądanej barwy. Witamy, panie Marku. Co u pana słychać? Co pan o rodzinę? Bo absolutnie, jeśli o to chodzi, to tak. Przy tej okazji chciałem powiedzieć, że jestem wrogiem świąteczności spożywania alkoholu. Świąteczność w naszym życiu zakłóca pewien porządek. Traktujmy i oswajajmy alkohol w naszym życiu w formie codziennej. Ale to tak, en passant. Panie Marku, rozumiem, ale proszę powiedzieć, co robimy, kiedy trzeba dzieciom podać wino? Wrogiem jestem, absolutnym wrogiem mieszania dzieci do naszej przestrzeni dorosłej, jeśli chodzi o alkohol. Jeśli zachodzi już taka gwałtowna potrzeba, jest mnóstwo świąt rodzinnych, w których uczestniczą i nasze pociechy. W związku z tym wino, które przecież zawiera swoją naturalną moc, można osłabić innym napojem ze wszystkich znanych mi, najlepiej do tego zadania pasuje piwo, które poza wszystkim, że ma mniejszą zawartość alkoholu, posiada także element niezwykle przyjazny dzieciom, mianowicie bąbelki. A zatem i maluch będzie miał z tego jakiś pożytek. Inaczej rzecz ujmując, bąbelek do bąbelka, przyjemność to wielka. A poza tym, naprawdę oswajajmy dzieci naszym sposobem bycia.
Najserdeczniejsze życzenia chciałbym złożyć wszystkim rodakom. Wszystkim. Poczynając od ekipy, która tak ofiarnie współpracowała przy naszym programie. Przepraszam? Poprzez redaktorów prowadzących, którym zawdzięczam to, że mogłem, prawda, opowiedzieć o tym przepięknym świecie win, które od pewnego czasu w Polsce zdobywa tę przestrzeń coraz większą. Na wszystkich hierarchach, którzy tak duchowo wspierają naród w jego postępowym kroku. W ogóle kroczmy. Wszystkiego dobrego, rodacy.